Witam Was, drodzy, w drugiej części tego nabożeństwa. Patrząc za okno, widzę, że świat się zmienia. Kiedyś zazwyczaj, jak przyjeżdżałem do Was, to co było? Tak, deszcz był, ale czasami to już od jakiegoś czasu widzę, że to się trochę zmienia. Zobaczymy, co będzie dalej. Jeżeli pamiętacie jeszcze tekst przewodni, tutaj brat czytał o tym, jak Jezus powołał swoich uczniów, których nazwał apostołami. I to dzisiejsze kazanie tak zatytułowałem trochę może dziwnie. Uczniowie kontra Jezus. Wiecie, kontra to jest coś takiego przeciwnego, a uczniowie byli powołani po co? Po to, żeby temu Jezusowi pomagać, prawda? Ale przyjrzymy się, jak to mniej więcej wyglądało. Pewne teksty chcę tutaj przywołać na waszą pamięć. To rozważanie będzie tak, oczywiście trochę o Jezusie, trochę o uczniach, no i oczywiście trochę o nas. Jeszcze na taką jedną kwestię chcę zwrócić uwagę. Kiedy my myślimy o życiu Jezusa, czy czytamy o życiu Jezusa i myślimy o pokusach, z jakimi Jezus się spotykał, to zazwyczaj kojarzymy pokusy Jezusa głównie z jakim momentem. Tam, gdzie w naszych Ewangeliach jest akapit kuszenie Jezusa, prawda? Kiedy Jezus udał się na pustynię, kiedy był kuszony, kiedy zwyciężył te pokusy, prawda? I tak jakby potem już nie ma takiego akapitu, gdzie jest zatytułowane kuszenie Jezusa. Ale tak naprawdę wiele wydarzeń z jego życia to były duże pokusy i szatan w wielu sytuacjach chciał go w różny sposób zniechęcić, prawda, zabić, zrobić z nim cokolwiek, byle Jezus tej misji nie spełnił. I to również będzie widać w tym, jak przebiegała ta jego relacja z uczniami. Ale tak zaczynając chronologicznie, kiedy otworzycie Ewangelię Łukasza, drugi rozdział, zachęcam was do tego, abyście otwarli Ewangelię Łukasza, drugi rozdział. I tu już, i tam będą wersety 48 po 50. I tutaj przytoczę te teksty, żeby pokazać, że od samego początku Jezus miał, że tak powiem, podgórkę, jeśli chodzi o wykonywanie swojej misji. Drugi rozdział Ewangelii Łukasza od 48 wersetu. Chodzi tu oczywiście o sytuację, kiedy Maria z Józefem zgubili, prawda, czy Jezus gdzieś się im zapodział i szukali Go i znaleźli Go już tutaj później w Jerozolimie. I ujrzawszy Go, zdziwili się i rzekła do Niego matka Jego: Synu, cóżeś nam to uczynił? Oto ojciec Twój i ja, bolejąc, szukaliśmy Ciebie. I rzekł do nich: czemuście mnie szukali? Czy nie wiedzieliście o tym, że co jest ojca mego, w tym ja być muszę? Lecz oni nie rozumieli tego słowa, które im mówił, i poszedł z nimi i przyszedł do Nazaretu i był im uległy. A matka jego zachowywała wszystkie te słowa w sercu swoim. Jezusowi zaś przybywało mądrości i wzrostu oraz łaski u Boga i u ludzi. Zobaczcie, Jezus w pewnym momencie zorientował się i Duch Proroctwa też, o ile dobrze pamiętam, mówi nam, że 12-letni Jezus od tego momentu już dokładnie wiedział, kim jest i po co przyszedł. I tak tylko na marginesie chcę wspomnieć, czasami niektórzy mówią, że Jezusowi było łatwiej, bo był Bogiem. Ale pomyślcie sobie, tak kiedyś taka myśl mi przyszła do głowy, od 12 roku życia, bo to był taki okres, kiedy Izraelita młody wchodził w dorosłe życie, prawda? Był uważany już za dorosłego. Od tego momentu najprawdopodobniej Jezus każdego roku chodził do Jerozolimy na żydowskie święta, bo jak pamiętacie, może Pismo Święte mówi, że każdy dorosły Izraelita ile razy miał obowiązek stawić się w Jerozolimie? 3 razy, prawda, na te 3 główne święta. I prawdopodobnie, ja nie wiem, czy tak było zawsze, ale prawdopodobieństwo jest takie, że za każdym razem jak szedł, to widział za murami Jerozolimy skazańców na krzyżach. Od 12 roku życia wiedział, kim jest, jaka jest jego misja. I tak sobie kiedyś pomyślałem, jak on się czuł, jak widział co roku tych ludzi i wiedział, że za jakiś czas co się stanie? On tam zawiśnie. To tak tylko na marginesie, jakby komuś się wydawało, że Jezusowi było łatwiej. Ale moi drodzy, oczywiście potem mamy taką dużą przerwę w tym, co Jezus zrobił w tych opisach i potem tutaj już może przeniesiemy się do Ewangelii Mateusza, do 3 rozdziału. Przychodzi czas, że Jezus przychodzi do Jana Chrzciciela do chrztu. 3 rozdział Ewangelii Mateusza od 13 po 15. Wtedy przyszedł Jezus z Galilei nad Jordan do Jana, aby się dać ochrzcić przez niego. Ale Jan odmawiał mu, mówiąc: to ja potrzebuję chrztu od ciebie, a ty przychodzisz do mnie?
Jezus odpowiadając rzekł do niego, ustąp teraz, albowiem godzi się nam wypełnić wszelką sprawiedliwość. Wtedy mu ustąpił. To może nie był jakiś wielki upór, wiecie, ze strony Jana, ale jednak, nie wiem, no Jan został powołany do tego, aby, wiecie, wygładzał tą drogę przed Mesjaszem. I tak się właśnie zastanawiałem kiedyś, czy on powinien wiedzieć, że jak Jezus się do niego zgłosi, to powinien się opierać, czy się powinien nie opierać. Nie wiem, jak do tego dokładnie podejść, ale w każdym razie też jakiś opór był, chociaż wiedział, że taka była przecież jego misja i że Jezus powinien być przez niego ochrzczony. Ale w trzecim rozdziale tutaj, przepraszam, teraz się przeniesiemy do Ewangelii Marka, tutaj z kolei. Także jeżeli będziecie chcieli śledzić, to nie ma dzisiaj łatwo, będzie trochę tekstów. W Ewangelii Marka w trzecim rozdziale i tam od wiersza 16 po 19 mamy tą sytuację, kiedy Jezus powołuje uczniów. Powołał ich więc 12, Szymona, któremu nadał imię Piotr, Jakuba, syna Zebedeusza i Jana, brata Jakuba i nadał im imię Boanerges, co znaczy synowie gromu, i Andrzeja, i Filipa, i Bartłomieja, i Mateusza, i Tomasza, i Jakuba, syna Alfeusza, i Tadeusza, i Szymona Kananejczyka, i Judasza, i Iskariotę, tego, który go wydał. I my najczęściej, jak czytamy, znaczy nie wiem jak u was, ale zazwyczaj jak się to czyta, no to przeczytamy te imiona i przechodzimy nad tym do porządku dziennego. No, takich sobie wybrał, więc jakich sobie wybrał, takich miał, prawda? Ale nie wiem, dlaczego Jezus akurat wybrał takich uczniów. W każdym razie mamy tu tak. Mamy Jana i Jakuba, którzy zostali nazwani jak? Synowie gromu. Chociaż to jest właściwie jedyne miejsce, gdzie oni tak są nazwani, bo zazwyczaj w innych Ewangeliach, w innych miejscach są nazywani Jakub i Jan, ale coś to o ich charakterze świadczy, prawda? Że pamiętacie pewną sytuację, jak tam trzeba było jakąś wioskę gdzieś tam, to chcieli ogień spuścić i tak w taki sposób jakiś, nie wiem, odwet wywołać za to, że Jezusa nie chcieli przyjąć. Ale kogo tutaj mamy dalej? Mamy, moi drodzy, Mateusza. Kim był Mateusz? Celnikiem, czyli innymi słowy, kim był w stosunku do Rzymian? No kolaborantem, moglibyśmy tak powiedzieć, prawda? I tutaj też mamy Szymona, różnie Ewangelie go nazywają. Jedne tutaj jest w jednej z Ewangelii nazywany Szymon Gorliwiec, więc wszelkie źródła mówią, że Gorliwiec, czy inaczej, jak pamiętacie to stronnictwo takie? Zelota, prawda? To było najbardziej skrajnie prawicowe stronnictwo w Izraelu, które ogólnie wszyscy Izraelici uważali, że Rzymian trzeba się pozbyć, prawda? Ale zeloci uważali, że trzeba się pozbyć ich w jaki sposób? Siłą. Wymordować, wyzabijać, prawda? I to był ich taki plan działania. No i oczywiście mamy jeszcze Judasza. Judasz tak naprawdę nie został powołany przez Jezusa. Judasz w pewnym sensie powołał się sam. I mamy taki fragment, znowu wrócimy tutaj do Ewangelii Mateusza, do 8 rozdziału. W Ewangelii Mateusza mamy taki fragment, 8 rozdział i tam to jest werset od 19 po 20. I przystąpił jeden z uczonych w piśmie i rzekł do niego, nauczycielu, pójdę z tobą dokądkolwiek pójdziesz. I rzekł mu Jezus, lisy mają jamę i ptaki niebieskie gniazda, ale Syn Człowieczy nie ma, gdzie by głowę skłonił. Tu jest, nie jest napisane, że to Judasz, ale w życiu Jezusa mamy napisane wyraźnie. Podczas gdy Jezus przygotowywał uczniów do ich ordynacji, jeden z nich, który nie był powołany, nalegał na pozostanie wśród nich. Był to Judasz Iskariota, człowiek, który wyznawał, że jest naśladowcą Chrystusa. Wyznawał, że jest naśladowcą Chrystusa. Naśladowcą Chrystusa na pewno był, ale chciał mieć z tego co? Jakieś swoje korzyści i to prywatne, bo uczniowie wszyscy mieli niewłaściwe pojęcie o Mesjaszu i o tym, jaka będzie jego misja, prawda? Ale Judasz w życiu Jezusa czytamy, że tak naprawdę uczniowie uważali, że to jest najbardziej człowiek jaki, pamiętacie? Wykształcony z nich wszystkich, jeszcze może Jan trochę, ale taki najbardziej wykształcony i oni go uważali za człowieka, który najbardziej się nadaje właśnie do tego grona po to, żeby w jakiś sposób prowadzić tą grupę oczywiście oprócz Jezusa. Judasz liczył oczywiście na to, że kiedy Jezus wreszcie ogłosi się Mesjaszem, kiedy Jezus, prawda, zrobi porządek z Rzymianami i on ogłosi się królem, no to oczywiście Judasz liczył na jakieś bardzo intratne, a czytaj, najwyższe stanowisko oczywiście po królu, po Jezusie. I próbował wszelkimi sposobami do tego doprowadzić. Nawet takimi, które doprowadziły do jego prawda, śmierci poprzez samobójstwo.
Ale moi drodzy, nie wiem czy wiecie, nie wiem czy można to tak powiedzieć, ale jest jeszcze jeden fragment w Piśmie Świętym, który może nam sugerować, że Jezus chciał powołać jeszcze jednego ucznia. Jak myślicie, kto to mógł być? Macie jakiś pomysł? No, żebyście tak trochę bardziej aktywnie tutaj uczestniczyli w tym rozważaniu. Otwórzcie Ewangelię Mateusza, 19 rozdział. Ewangelia Mateusza, 19 rozdział i tam chcę przeczytać 21 werset. Chodzi oczywiście o bogatego młodzieńca. Rzekł mu Jezus, jeśli chcesz być doskonały, idź sprzedaj, co posiadasz i rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie, potem przyjdź i naśladuj mnie. Słyszałem właśnie kiedyś taką myśl, gdzieś na jakiejś serii wykładów, że ktoś właśnie rzucił takie hasło, że Jezus chciał powołać bogatego młodzieńca. I tak się zacząłem nad tym zastanawiać, może wam to zostawię jako zadanie domowe, no bo w tym momencie istnieje trochę problem, bo gdyby on się dał powołać, to mielibyśmy ilu uczniów? No 13, prawda? A tutaj jednak ta 12 to jest liczba biblijna. W Starym Testamencie mieliśmy 12 patriarchów, tu mamy 12 apostołów i pamiętamy, że kiedy Judasz się powiesił, to jeszcze przed wylaniem Ducha Świętego apostołowie co zrobili? Powołali 12. A dlaczego? Jak myślicie? Żeby było 12. Ale dlaczego 12? Nie do pary, 12 pokoleń. Zgadza się. Moi drodzy, powód jest taki, że Jezus w tym momencie przygotowywał się do przejęcia urzędu arcykapłana w niebie. A jak pamiętacie, z ziemskiej świątyni arcykapłan miał na piersi co? Na pierśnik z 12 szlachetnymi kamieniami. Każdy kamień przedstawiał jedno pokolenie Izraela. I teraz Jezus, znaczy nie mógł, no nie wiem czy nie mógł, ale w każdym razie tłumaczenie jest takie, że Jezus, kiedy już przejął funkcję arcykapłana, to powinno być 12 apostołów. Są oczywiście takie głosy, nie wiem czy słyszeliście, że uczniowie się za bardzo pospieszyli, bo tak naprawdę 12 apostołem później był kto? Paweł. Ale to nie jest prawda, moi drodzy, bo tam pisze wyraźnie, że oni się modlili do Boga o to i to los wskazał, czyli Bóg wskazał. A Ellen White pisze wyraźnie, kogo zastąpił apostoł Paweł? Wiecie? To macie zadanie domowe, znaleźć w życiu Jezusa. Bo apostoł Paweł wszedł, może nie tyle zastąpił, ale ona tam gdzieś pisze, że on kogoś zastąpił. Ale to tak tylko na marginesie. Tak więc to było tak odnośnie tego bogatego młodzieńca. Więc tak naprawdę no, trudno powiedzieć, czy on mógł być powołany, czy nie, ale w każdym razie Jezus złożył mu taką propozycję. Wtedy przyjdź i naśladuj mnie. Niestety bogaty młodzieniec z tej propozycji nie skorzystał. Oczywiście to, że on by przyszedł, naśladował Jezusa, nie znaczy, że musiał być jednym z 12. Bo kiedy wybierali 12 apostoła, to co jest powiedziane? Co Piotr powiedział? Jaki był warunek? Oj, to jest też powód, dla którego Paweł raczej nie mógł być tym 12. Pamiętacie, jaki Piotr podał warunek? Musi to być ktoś, kto był z nami od samego początku. Który to wszystko widział, prawda, i był z nami od samego początku. Tak więc Jezus miał 12 apostołów, ale uczniów miał o wiele więcej, tylko oni nie są nazwani i oni też za nim chodzili, prawda? Ale moi drodzy, kiedy już tych uczniów powołał, kiedy cała ta, że tak powiem, machina ewangelizacyjna w tamtym czasie, że tak powiem, ruszyła, to otwórzcie 15 rozdział Ewangelii Mateusza, bo teraz w tej Ewangelii mniej więcej zostaniemy do jakiegoś momentu. I Jezus wyprawia się w taką dość długą podróż do Tyru i Sydonu. A to w tamtym czasie naprawdę była długa podróż, bo wtedy, wiecie, Jezus podróżował tylko i wyłącznie pieszo, za wyjątkiem tego razu, kiedy wjeżdżał do Jerozolimy na tym ośle. I to była naprawdę długa podróż. I tak naprawdę sprawozdanie mówi nam, że on tam poszedł głównie po co? Właściwie tylko po co, pamiętacie? Aby uzdrowić córkę kobiety jakiej? Kananejskiej, prawda? No i teraz uczniowie są z nim i w 15 rozdziale, w 23 wersecie czytamy taki werset. Oczywiście tam pamiętacie, że on tam przyszedł, ona tam szła, prosiła, za nim Jezus nie reaguje. On zaś nie odpowiedział jej ani słowa i przystąpiwszy uczniowie jego prosili go mówiąc, odpraw ją, gdyż woła za nami. I tak się zastanawiam, czy to była pomoc ze strony uczniów. No pod jednym względem patrząc, no to tak, no bo ciągle prawda się im naprzykrzała. Ale z drugiej strony, moi drodzy, pamiętajmy, że Jezus uzdrowił tą kobietę między innymi dlatego, żeby pokazać uczniom, jaki powinni mieć stosunek do pogan. On to zrobił w taki dość dziwny sposób, bo pamiętacie, ona najpierw nie reagowała, znaczy on najpierw nie reagował, potem ona go prosi i nawet ją porównał do psa, ale ona nie zniechęciła się i Jezus chciał też pokazać, że poganie też mają wiarę, bo pamiętacie, co powiedziała?
ale nawet psy skorzystają z tego, co spada ze stołu z ich panów. I po tych słowach właśnie Jezus uzdrowił jej córkę i była to lekcja poglądowa dla uczniów. Oczywiście wtedy jeszcze to było nie do pomyślenia, że mieli iść do pogan, bo cały ten plan ewangelizacyjny był na początku trochę inny. Najpierw Jerozolima, potem co było? Judea, Samaria i krańce świata. To był plan, ale to jest plan już, który potem się realizował w odpowiednich segmentach dziejów apostolskich. I to wszystko szło według tego planu. Dalej, 15 rozdział, 33 werset, chcę tutaj odczytać. 15 rozdział, 33 werset. Jest tutaj sytuacja, kiedy Jezus nakarmił 4000 osób, właściwie mężczyzn. Rzekli mu uczniowie, znaczy Jezus mówi tak, a Jezus wezwał uczniów swoich i rzekł, żal mi tego ludu, albowiem już 3 dni są ze mną i nie mają co jeść, a ja nie chcę ich odprawiać głodnych, aby czasem w drodze nie zasłabli. I rzekli mu uczniowie, skądże mamy wziąć na pustkowiu tyle chleba, aby nakarmić takie mnóstwo ludu? Wiecie, dlaczego to pytanie mi się wydaje dziwne w ustach uczniów? Bo jak odwrócicie kartkę, dosłownie jedną, to jaki macie tutaj podtytuł? Nakarmienie 5000. Jezus nakarmił 5000 mężczyzn i za pierwszym razem nie dziwiłbym się, że ich to dziwi, że Jezus każe im nakarmić, prawda? Bo on mówi, wydajcie im, no ale jak? Jak? Ale zobaczcie, po nakarmieniu 5000 mężczyzn upłynęło prawdopodobnie niewiele czasu. Mamy tą samą sytuację. Uczniowie co mówią? Nie da się. Nie da się, Panie. Dało się? Dało się, prawda? Jest taki tekst w Piśmie Świętym, który być może często sobie przypominamy. Aż dotąd pomagał nam Pan, prawda? I cieszymy się z tej obietnicy. Pamiętamy to. Ale jak stajemy kolejny raz w naszym życiu przed drzwiami albo przed ścianą, to co mówimy? Boże, gdzie jesteś? Ale znamy tekst, aż dotąd pomagał nasz Pan, prawda? Zobaczcie, jak czasami blisko jest nam do uczniów, chociaż czasami się nam wydaje, że oni się dziwnie zachowywali. Otwórzcie, przejdźmy teraz do 16 rozdziału. Tutaj mamy w 16 rozdziale od 13 wersetu mamy taką sytuację, gdzie Jezus podróżuje, znaczy wraca z tamtych okolic, bardzo dalekich i w okolicach Cezarei Filipowej zadaje uczniom to sławne pytanie. Za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego? I pamiętacie, kto się wtedy odzywa? Oczywiście Piotr i mówi, Tyś jest Chrystus, Syn Boga Żywego. Jezus mówi, tak, masz rację, ale to objawił Ci Duch Święty. Ale generalnie myślę, że w tym momencie dla Jezusa mogło to być jakieś pocieszenie, że wreszcie uczeń, co prawda może sam tego nie wymyślił, ale wypowiedział przy wszystkich, że Jezus jest Mesjaszem, prawda, Synem Bożym i tak dalej. I tak sobie wyobrażam, że dla Jezusa mogło to być jakieś pocieszenie. Ale żeby nie było za dobrze w życiu Jezusa, co się dzieje później? Od 21 wersetu czytam. Od tej pory zaczął Jezus Chrystus tłumaczyć uczniom swoim, że musi pójść do Jerozolimy, wiele wycierpieć od starszych arcykapłanów i uczonych w piśmie, że musi być zabity i trzeciego dnia wzbudzony z martwych. A Piotr, bardzo kulturalny, prawda, nie chciał upominać Jezusa przy wszystkich, Piotr wziął go na stronę, począł go upominać, mówiąc, miej litość nad sobą, Panie, nie przyjdzie to na Ciebie. A on obróciwszy się, rzekł Piotrowi, idź precz ode mnie, szatanie, jesteś mi zgorszeniem, bo nie myślisz o tym, co boskie, lecz o tym, co ludzkie. Jak myślicie, jak Jezus to mógł odebrać, takie zachowanie Piotra? To była ewidentna pokusa, żeby to wszystko zostawić. Dlaczego? Oni ledwo stwierdzili, że ty jesteś Mesjaszem, a okazuje się, że tak naprawdę oni niczego nie rozumieją. I tutaj w życiu Jezusa takie jedno zdanie chcę przeczytać. Szatan usiłował zniechęcić Jezusa i odwrócić go od jego misji, a Piotr w swej ślepej miłości udzielił głosu pokusie. I teraz, tak jak powiedziałem wcześniej, tak sobie wyobrażam, że dla Jezusa to mogło, czy prawdopodobnie było jakieś pocieszenie, że Piotr wypowiedział prawdę o nim. A za chwilę co się dzieje? Kompletne niezrozumienie. Jezus mówi im, co się ma z nim stać, żeby wypełnił się cały plan zbawienia. Nie, Panie, to nie może się stać. Dlaczego się to nie może stać? No bo wtedy Jezus nie byłby królem, a wtedy Piotr i inni nie byliby, prawda, nie wiem, w rządzie ministrami przy Jezusie. I więc zobaczcie, oni cały czas odzywa się to, co oni mieli zakodowane w swoich głowach. Że to oni spodziewali się innego Mesjasza. Czekali, aż wreszcie się ogłosi królem, aż wreszcie zrobi porządek z Rzymianami. A Jezus przyszedł po to, żeby wreszcie zrobić porządek z czym? Z grzechem. Ale do nich to cały czas nie docierało.
Ale idźmy dalej, moi drodzy. W 17 rozdziale Ewangelii Mateusza mamy sytuację, kiedy Jezus zostaje przemieniony na górze, prawda? I zabiera trzech uczniów. Ale nie chcę może skupiać się tyle na tym, co się stało na górze przemienienia, ale chcę się skupić na tym epizodzie, który miał miejsce chwilę, znaczy może nie chwilę, bo to trwało całą noc prawdopodobnie. Ale później, kiedy Jezus schodzi z góry, zastaje pewnego rodzaju zamieszanie przy uczniach tych, którzy zostali pod górą. Pamiętacie, dlaczego to zamieszanie się tam, z czego ono się wzięło? Przyszedł pewien człowiek, który prosił uczniów o co? Żeby uzdrowili jego syna, prawda? Wygnali jakiegoś demona czy tam coś w tym rodzaju, a oni co? Nie potrafili. I możemy sobie tylko wyobrazić, jak, prawda, przeciwnicy Jezusa, którzy się tam znaleźli, jak ich wytykali palcami, prawda? O, to są oszuści i tak dalej. Ale nic, przeczytajmy tutaj te wersety. 17 rozdział, 19 i 20 werset. Wtedy przystąpili uczniowie do Jezusa, oczywiście to już jest po tym, jak Jezus go uzdrowił. Wtedy przystąpili uczniowie do Jezusa na osobności i powiedzieli: dlaczego my nie mogliśmy go wypędzić? A on im mówi: dla niedowiarstwa waszego, bo zaprawdę powiadam wam, gdybyście mieli wiarę jak ziarnko gorczycy, to powiedzielibyście tej górze: przenieś się stąd tam, a przeniesie się i nic niemożliwego dla was nie będzie. Wiecie, co wam powiem? Jezus w tym momencie jest niesamowicie łaskawy dla swoich uczniów. Wiecie, dlaczego jest łaskawy? Bo nie wytknął im prawdziwej przyczyny niemocy ich uzdrowienia. A prawdziwa przyczyna jest napisana, oczywiście to też, że może brakowało im wiary, ale o prawdziwej przyczynie również możemy przeczytać w życiu Jezusa. Wybór trzech uczniów, mających towarzyszyć Jezusowi w drodze na górę, wzbudził zazdrość pozostałych dziewięciu. Zamiast wzmacniać swą wiarę przez modlitwę i rozmyślanie o słowach Jezusa, oddali się zniechęceniu i osobistym urazom. I w takim stanie duchowego mroku podjęli walkę z szatanem. Jak oni mieli wygonić tego demona? Co, tamci poszli? Co, oni są lepsi? A co, my gorsi, prawda? I w takim stanie oni przyszli wyganiać demona. Ale moi drodzy, czy ten obraz czasami nie przedstawia nas w naszym środowisku? Nie wiem, jakbyście zrobili sobie ranking waszych wysłuchanych przez Boga modlitw, znaczy może inaczej, Bóg wysłuchuje każdej modlitwy, ja tak wierzę, tylko nie na każdą odpowiada w taki sposób, w jaki my się spodziewamy, prawda? Gdybyście sobie zrobili taki ranking waszych wysłuchanych modlitw w taki sposób, jak wy tego oczekujecie od Boga, nie wiem, ile procent tych modlitw byłoby wysłuchanych. Ja niestety, ponieważ jestem bardziej pesymistą niż optymistą, to przyznaję, ale ja niestety widzę po naszych modlitwach zborowych czy po swoich modlitwach, ten procent jest naprawdę niewielki. A może tu jest jedna z przyczyn? A może tu jest jedna z przyczyn? Co, ten brat? On mi 30 lat temu coś powiedział. Prawda? A ta siostra? Ona mogła tyle zrobić dobrego, a nie zrobiła. A ten to, a ten tamto, prawda? Zadajcie sobie kiedyś pytanie, jak idziecie na wieczerze, na uroczystość Wieczerzy Pańskiej. Czy jesteście umyć z czystym sumieniem nogi każdemu, kto by się do was zgłosił? Może u was, Boże, jest dobrze, może tak. Ale ja, widząc swój zbór, to tak nie do końca bym był, prawda, pewny, czy każdy każdemu może umyć nogi w każdej sytuacji. Tak więc zobaczcie, my czasami mamy do Boga pretensje, że nie reaguje, że nie odpowiada. A może wina jest po naszej stronie? Może mam coś gdzieś do kogoś, prawda? Tylko coś. No przecież to on zawinił, to on powinien pierwszy, prawda? Uczniowie, tutaj wyraźnie to jest pokazane, że coś nie zagrało i jest pokazane co. Ale zresztą można w 18 rozdziale, zobaczcie, jak Piotr tutaj, 18 rozdział, 21 i 22 werset. Tutaj Jezus mówi o o potrzebie przebaczania ludziom i pewnie słyszeliście o tym, że Izraelici uważali, że ile razy można przebaczyć drugiemu człowiekowi? Trzy, moi drodzy, ale Piotr chciał być, wiecie, taki bardziej do przodu i Piotr trochę jak gdyby wyszedł naprzeciw. Wtedy przystąpił Piotr do niego i rzekł mu: Panie, ile razy mam odpuścić bratu mego, jeżeli przeciwko mnie zgrzeszy? Czy aż do 7 razy? Co mu Jezus mówi? Mówi mu Jezus: nie powiadam ci do 7 razy, lecz do 77 razy. Co tak naprawdę Jezus powiedział Piotrowi, a przez Piotra nam? Masz wybaczyć tyle razy, ile razy cię ktoś o to poprosi. A myślę, że nieraz byliście w takiej sytuacji, gdy was ludzie nawet nie poprosili o to, żebyście im przebaczyli. To już jest ich problem. Bo Biblia wyraźnie mówi, jeśli nie odpuścisz bratu swemu, to co? To Bóg ci też nie odpuści. Ale to już jest inna kwestia. Ale moi drodzy, zobaczcie.
tyle razy, ile będzie potrzeba. To tutaj jest wyraźnie wyartykułowane. I tak powiedziałem, no Piotr chciał być bardziej do przodu, a Jezus go jeszcze, prawda, Jezus mu jeszcze bardziej wyprostował poglądy. 19 rozdział, 13 i 14 werset. Była taka sytuacja, no to jest właściwie jedyny taki moment, gdzie w Ewangelii wspominają, że Jezus miał coś wspólnego z dziećmi, prawda? Ale Ellen White w życiu Jezusa pisze, że Jezus miał bardzo dobre podejście do dzieci. Dzieci go lubiły i tak dalej. Ale uczniowie stwierdzili, że co? Że dzieci to jest... Dzieci nada, prawda? Szkoda czasu. No i co wtedy? Jaka reakcja? Wtedy mu przyniesiono dzieci, aby włożył na nie ręce i modlił się, ale uczniowie gromili ich. Lecz Jezus rzekł, zostawcie dzieci w spokoju i nie zabraniajcie im przychodzić do mnie, albowiem do takich należy Królestwo Niebios. Dlaczego Jezus powiedział, że akurat do takich należy Królestwo Niebios? Po pierwsze dlatego, że mamy mieć wiarę jak kto? Jak dziecko. A po drugie, że ci, którzy są teraz dziećmi, kiedyś będą kim? Dorosłymi. I to oni będą, prawda, muszą przejąć jakoś no, mówienie o Bożym Królestwie, prawda, i całą tą religijność. Także jakby w podwójnym wymiarze powiedział, że do nich należy właśnie Królestwo. Kolejna kwestia, 20 rozdział i tam chcę przeczytać 20 i 21 werset. Wcześniej mamy trzecią zapowiedź śmierci Jezusa, a potem przychodzi mama pewnych uczniów i co mówi? Wtedy przystąpiła do niego matka synów Zebedeuszowi z synami swoimi, złożyła mu pokłon i prosiła go o coś. A on jej rzekł, czego chcesz? Rzecze mu, powiedz, aby ci dwaj synowie moi zasiedli jeden po prawicy, a drugi po lewicy twojej w królestwie twoim. Jakby się wam to podobało, jak idziecie na śmierć, kolejny raz mówicie o tym, że musicie umrzeć, a tu przychodzi ktoś i po znajomości chce, prawda, wynegocjować miejsce gdzieś tam koło Bożego tronu. Wiecie, ja czasami tak, nie wiem jak to skomentować, ale no każdy chce, oczywiście każda matka chce jak najlepiej dla swojego syna, ale nie potrafię zrozumieć jednej rzeczy. Ci ludzie to byli prości ludzie, to byli prości rybacy, że tak powiem z nizin społecznych. I nagle oni wbili sobie do głowy, że w rządzeniu to oni będą najlepsi, prawda? Wyobraźcie to sobie? To tak jakby dzisiaj. No dzisiaj jest to może możliwe, no bo do Sejmu może tak naprawdę iść każdy, może nie każdy, no może musi tam mieć jakieś wykształcenie i tak dalej. Ludzie muszą go tam widzieć w jakichś działaniach. Ale zobaczcie, prości rybacy, jacyś rolnicy i nagle sobie wbili do głowy, że oni by się nadawali. Wiecie? Ja wiem, że to kiedyś był trochę inny system, ale zobaczcie, kiedyś jak byli królowie, to jednak te dzieci tych królów, oni byli oczywiście, zachowywali się czasami skandalicznie, ale jakieś to przygotowanie mieli. Oni w tym środowisku jakimś tych rządzących się wychowywali. A tutaj ludzie no, z nizin społecznych nagle wymyślili sobie, że oni będą w tym dobrze. Nie wiem, może by byli. Ale moi drodzy, jak myślicie, co ta prośba matki Jakuba i Jana wywołała u innych uczniów? Czy to pomogło w ich wzajemnych relacjach? No na pewno nie. I nie pomagało. I teraz chciałbym, abyśmy otworzyli Ewangelię Łukasza na chwilę, 22 rozdział. W Ewangelii Łukasza w 22 rozdziale. Mamy tutaj podobną sytuację, tylko tu już jest trochę inna kwestia, na którą chcę zwrócić uwagę. 22 rozdział Ewangelii Łukasza i 24 werset. Powstał też spór między nimi o to, kto z nich ma uchodzić za największego. A wiecie, dlaczego ja uważam, że to tutaj jest tragiczna już zupełnie sytuacja? Zobaczcie, po jakim akapicie to jest powiedziane. Po ostatniej wieczerzy. Po ostatniej wieczerzy, moi drodzy, kiedy Jezus pokazał uczniom, jak powinno wyglądać uniżenie, kiedy On umył im nogi, kiedy nawet Piotr się wzbraniał, nie, Panie, nie możesz umyć. Dobrze, niech będzie, skoro tak musi być. I teraz wieczerza się kończy. Uczniowie idą do Getsemane. Oczywiście oni nie za bardzo wiedzą jeszcze, co się stanie. Idą do Getsemane i oni się kłócą, kto jest z nich najważniejszy. I nie wiem, czy odnośnie tej sytuacji, ale gdybyście czytali życie Jezusa, to tam jest napisane, tylko zastrzegam, nie wiem, czy chodzi o tą sytuację, czy inną, że uczniowie szli trochę dalej za Jezusem. Jak myślicie, dlaczego? Bo nie chcieli, żeby to słyszał. Bo oni nie chcieli, żeby słyszał, że oni dyskutują, kto z nich ma być najważniejszy. Ale pamiętajcie o tym. Uczniowie byli powołani do tego, żeby pomagać Jezusowi. Czy to nie była niesamowita pokusa dla Jezusa, żeby to wszystko zostawić?
Zobaczcie, diabeł za życia Jezusa, oczywiście najpierw chciał go zabić w zarodku, że tak powiem, już jak się urodził, chciał go zabić. I prawda, smok przez króla Heroda, poprzez Rzym. I to wszystko widać potem, jak się studiuje, prawda, Księgę Daniela, Objawienie, te proroctwa, to wszystko widać, tam to jest wszystko napisane. Chciał Jezusa zabić, jak się urodził. Potem chciał mu utrudnić tak tylko życie, jak się dało. I zobaczcie, szatan stosował taką taktykę, że do pewnego momentu chciał za wszelką cenę Jezusa zgładzić. Zabić go, prawda? Ale problem polegał na tym, że Jezus nie mógł zostać zabity, bo on musiał oddać życie w jaki sposób? Dobrowolnie. A kiedy Jezus już zawisł na krzyżu, to co robi diabeł? Pamiętacie? Na siłę go chce z tego krzyża co? Ściągnąć. Dlaczego? Bo diabeł wiedział, że jak Jezus umrze właśnie taką śmiercią, to jest jego koniec. To jest koniec szatana, jest przegrany w oczach całego wszechświata. Dlatego taką właśnie taktykę stosował. Najpierw robił wszystko, żeby Jezusa zniechęcić. I teraz zobaczcie, czy to nie miało podstaw powodzenia. Jezus idzie na krzyż. Jeszcze przeczytamy sobie tam te chwile, tam jeszcze kilka tekstów z Getsemane. Jezus idzie na krzyż, prawda? I wszystko, prawda, no, zdaje się, że tak naprawdę nic nie ma sensu. Uczniowie nic nie rozumieją. Kiedy przychodzi cała ta hołota, to co robią? Uciekają. Zazwyczaj my się koncentrujemy na Piotrze, że go zdradził, ale wszyscy go zdradzili, tylko Piotr był w tej złej sytuacji, że on się zapierał, że tego nie zrobi, prawda? Tak naprawdę wszyscy uciekli. I to była niesamowita pokusa dla Jezusa i potem nie ma się co dziwić, że kiedy Jezus wisi na krzyżu, to co mówi? Boże mój, czemuś mnie opuścił? Kogo widzi pod krzyżem? Ludzi, którzy się z niego naśmiewają, kilka kobiet, no i Jana, który tam matkę podtrzymuje, prawda? I jakiś tam setnik rzymski, który stwierdził poganin, że ten był chyba Synem Bożym. Tak wyglądało, prawda, pokłosie jego 3,5-letniej służby. Ale Jezus wiedział prawdopodobnie, że to kiedyś przyniesie efekt, to, co on kiedyś zasiewał. Bo w Dziejach Apostolskich potem czytamy, jest taki werset, że nawet wielka rzesza kapłanów przyjmowała wiarę. Także nawet ci, którzy się wydawali, że byli śmiertelnymi wrogami Jezusa, nawet niektórzy z nich się w pewnym momencie opamiętali. Jeszcze jeden taki moment, tu wróćmy do Ewangelii Mateusza, 26 rozdział i to jest tutaj sytuacja, kiedy mamy namaszczenie Jezusa. 8-9 werset, pamiętacie w pewnym momencie, kiedy Jezus jest w Betanii, w pewnym domu, wpada, gdzieś tam się wślizgnęła pewna kobieta i namaściła jego stopy, czy tam głowę. I 8-9 werset. A uczniowie ujrzewszy to, oburzyli się i mówili, na cóż ta strata? Przecież można było to drogo sprzedać i rozdać ubogim. Jak myślicie, kto wypowiadał te słowa? Judasz. I zaraz po tym mamy co napisane? Zdrada Judasza. Judasz już wcześniej coś tam planował, ale jeszcze. Ale kiedy Jezus zwrócił uwagę Judaszowi przy wszystkich, to jego duma, prawda, już nie wytrzymała. I wtedy to było takie, wiecie, kropka nad i. I wtedy postanowił, że wykona ten swój plan. Czyli jaki plan? Zmusi Jezusa do tego, aby wreszcie się ogłosił królem. Bo oczywiście on nie wierzył, że Jezus da się ukrzyżować. No ale tutaj się niestety pomylił. I zobaczcie, i znowu była taka sytuacja, gdzie Jezus miał jakby zupełnie inny pogląd na tą sytuację, która się wydarzyła, niż mieli uczniowie. Ale tutaj jeszcze chcę się cofnąć do Ewangelii Mateusza, do 8 rozdziału i porównać tą sytuację z inną sytuacją już z końca jego służby. 8 rozdział, 23 i 26 werset. To jest sytuacja, kiedy ma miejsce uciszenie burzy. Pamiętamy, w pewnym momencie Jezus wsiadł do łodzi, był zmęczony, gdzieś tam się położył, zasnął, przyszła burza. A gdy wsiadł do łodzi, poszli za nim uczniowie jego i oto nawałnica wielka powstała na morzu tak, że fale łódź przykrywały. On zaś spał. I podszedłszy do niego, zbudzili go słowami, Panie, ratuj, giniemy. A on rzekł do nich, czemu jesteście bojaźliwi, małowierni? Potem wstał, zgromił wiatry, morze i nastała wielka cisza. Ogólnie rzecz biorąc, co można powiedzieć odnośnie tego fragmentu? Kiedy uczniowie mieli problemy, Jezus spał, kiedy go obudzili, przyszli, poprosili go o pomoc, to Jezus co zrobił? Wstał i pomógł im. Uciszył burzę i tym sposobem nie zginęli. I w życiu Jezusa też jest opisane, że to nie była zwykła burza, bo to były takie, wiecie, burze dość poważne, również między innymi dlatego, żeby może w taki sposób się Jezusa pozbyć. A teraz otwórzcie Ewangelię Mateusza, 26 rozdział. To już jest sytuacja, kiedy Jezus jest w Getsemane. I tam chcę przeczytać 38, a potem 40 i 41 werset. Wtedy mówi do nich, smętna jest dusza moja aż do śmierci. Pozostańcie tu i czuwajcie ze mną. I 40 i 41.
I wrócił do uczniów i zastał ich śpiących i mówi do Piotra, tak to nie mogliście jednej godziny czuwać ze mną? Czuwajcie i módlcie się, abyście nie popadli w pokuszenie. Duch wprawdzie jest ochotny, ale ciało mdłe. I to się oczywiście, ta sytuacja się powtórzyła jeszcze potem dwukrotnie. Ale na co chcę zwrócić uwagę? Powiedziałem wam wcześniej, że jak była burza na morzu, Jezus spał, uczniowie byli w potrzebie, jak go obudzili, to Jezus stał i im pomógł. A tu mamy sytuację odwrotną. Jezus jest w potrzebie, uczniowie śpią, Jezus przychodzi, prosi ich o pomoc, a uczniowie co? Dalej śpią, i dalej śpią, i dalej śpią. I taka była, moi drodzy, różnica zasadnicza jakby w tych sytuacjach, że kiedy Jezus był proszony o ich pomoc podczas snu, wstał i zaraz zareagował na ich prośbę. A kiedy On ich prosił o pomoc, a oni spali, jedyne co uczniom można tutaj jakby na usprawiedliwienie powiedzieć, to w Ewangelii Marka jest bodajże napisane, że oczy ich były obciążone. Nie wiem, może byli zmęczeni, może nie spali, bo to wydarzenia i tak dalej, chociaż wtedy jeszcze nie wiedzieli, co się naprawdę wydarzy, że ta burza naprawdę dopiero miała nadejść. Tak więc zobaczcie, uczniowie, tak jak powiedziałem wcześniej, Jezus powołał uczniów po to, aby mu pomagali. Wyglądało to, jak wyglądało. Oczywiście to są takie, można powiedzieć, przypadki może trochę negatywne, bo było też dużo pewnie przypadków, gdzie uczniowie naprawdę byli mu pomocni. Ale skąd się to wszystko tak naprawdę brało? Taka, a nie inna postawa uczniów. Ja uważam, że między innymi, oczywiście diabeł też tam swoje wtrącił, jakieś tam pokusy i tak dalej, ale ja myślę, że problemem głównym było to, że uczniowie od dziecka mieli wpajany obraz zupełnie innego Mesjasza i zupełnie innego królestwa. I oni cały czas inaczej do tego podchodzili, cały czas inaczej to rozumieli. Nie tak jak Jezus, mimo że im mówił trzy razy. W Ewangeliach mamy trzy razy, ale moi drodzy, pamiętajmy, że to, co mamy w Ewangeliach, to nie jest chyba przecież, oni chyba nie rozmawiali tylko tymi słowami, co są tutaj. Oni przecież z nim byli cały czas, 24 godziny na dobę, więc być może częściej im o tym mówił. I mimo to nie dało się tego wykorzenić, moi drodzy. Nie dało się jakoś do nich przemówić. Dopiero jak później, jak zobaczyli, co się stało, potem zrozumieli. Ale moi drodzy, uczniowie mieli swoje pomysły na królestwo. My jesteśmy tym duchowym Izraelem. Jesteśmy powołani do tego, aby mówić o Jezusie. Aby żyć tak, żeby ludzie, prawda, jak Jezus powiedział, żeby widzieli was, a chwalili kogo? Ojca w niebie. Jest to łatwe? Ale moi drodzy, problem jest jaki? Że my też mamy swoje własne pomysły na chrześcijaństwo. I nie zawsze nam jest po drodze z tym, czego od nas, prawda, czego od nas Jezus by chciał. Według mnie największym powodem to jest mój egoizm, nasz egoizm. Bo ja mam swój plan na wszystko. Tak naprawdę mamy swój plan na wszystko. I moi drodzy, nas też powołał Jezus. I teraz takie proste pytania. Po co przychodzicie na nabożeństwo? Jak wam sąsiad zada, po co idziesz do kaplicy? Co mu powiecie? Po co przyszliście do kaplicy? Tak? Brakuje mi jeszcze jednego, co zazwyczaj się mówi. Też? Brakuje mi jeszcze jednego, co zazwyczaj się mówi. Żeby co robić? Chwalić Boga. Zgadzacie się, że do nabożeństwo przychodzi się, nie wiem, głównie również po to, żeby chwalić Boga? Ale wiecie, co mi się wydaje? Że my jako lud Boży sprowadzamy chwalenie Boga głównie do nabożeństwa. I to jest nasz problem. Bo tak naprawdę chwalić Boga powinniśmy kiedy? Cały czas. Wiecie dlaczego? Żeby inni ludzie też coś z tego mieli. Żeby inni ludzie też coś z tego mieli. Ale łatwe to jest? Nie jest łatwe, prawda? Bo tu się zaczynają potem problemy. Jezus powołał nas przede wszystkim do czego? Co byście jakby pierwszy taki główny punkt powiedzieli, jak ktoś by was zapytał, do czego cię powołał Jezus? Do chwalenia Boga, to już powiedzieliśmy. Zwiastowania? Oczywiście tak. Ja bym powiedział tak, oczywiście zwiastowanie tak, tylko wiecie, tak się zastanawiałem, co powinno być pierwsze? I tak sobie pomyślałem, a może do tego, żeby się miłować nawzajem? Bo zobaczcie, co powiedział Jezus w Ewangelii Jana w 13 rozdziale. Po tym wszyscy poznają, żeście uczniami moimi, jeżeli co? Miłować się będziecie nawzajem. Miłość wzajemną mieć będziecie. Więc jeżeli ludzie mają po tym poznać, że jesteśmy Jego uczniami, to może najpierw wartałoby się zacząć miłować, a potem właśnie ludzie poznają, że jesteśmy Jego uczniami, nie? Oczywiście ja wiem, że to nie działa tak, że musi być spełniony jeden punkt, a potem drugi, prawda? Bo to pewne rzeczy zachodzą równolegle. I pamiętacie, jak ja tutaj do was czasami przyjeżdżałem, to do czego was zazwyczaj zachęcałem? Pamiętacie? Nie, żebyście siedzieli wszyscy w kupie, prawda? Zgromadzeni tak. I tak sobie pomyślałem, wiecie, kiedy ja poznam, że my adwentyści będziemy mieli miłość wzajemną do siebie?
jak będziemy siadać jeden koło drugiego. A nie, moi drodzy, a to nie tyczy tylko oczywiście waszego zboru, bo tak jest wszędzie. Jak wchodzicie do pociągu z przedziałami i w jednym przedziale macie trzech ludzi, w innym pięciu, a inny jest pusty, do którego siądziecie? Czy tak powinni się zachować chrześcijanie, moi drodzy? Czy nie powinniśmy szukać okazji, żeby chociażby zdanie z kimś zamienić albo coś komuś dać? Ja wiem, że to jest trudne, bo dzisiaj jak wygląda podróż pociągu? Tak wygląda, moi drodzy. Wszyscy to, no nie wszyscy, bo spotkałem już, którzy tego nie robią, ale generalnie większość. Jest to problem, ja wiem o tym. Ale zobaczcie, chodzi mi o sam mechanizm naszego funkcjonowania. Przychodzę do kaplicy, chociaż tu może jesteście usprawiedliwieni, bo nie wiem, może kierownik szkoły sobotniej was pousadzał klasami, prawda? Ale mechanizm ludzkiego działania, ludzkiego egoizmu jest taki. Siadam osobno, byle dalej od innych, prawda? Nie wiem dlaczego. Ja czasami też tak funkcjonuję. Nie wiem dlaczego tak jest, ale moi drodzy, tak funkcjonujemy. Może to jest styl zachodni życia, prawda, izolacjonizm i tak dalej, tak jak to kiedyś brat Łyko wspomniany wcześniej mówił, izolacjonizm, separacjonizm i tak dalej. Może się poddajemy temu, ale czy tak powinno być? Zastanówmy się, moi drodzy. Mówiliśmy o głoszeniu Ewangelii. O głoszeniu, mamy mówić o przyjściu Jezusa, czy nie? Może inaczej, czekacie na przyjście Jezusa? Na pewno? A mówicie o tym ludziom? Tak? A w jaki sposób? A co mówić, proszę? Nie wiem jak tutaj, żeby za dużo nie było przerwy na nagraniu, ale moi drodzy, wiecie co ja stwierdziłem? Ja często myślałem sobie, że czekam na Jezusa, ale potem przyszła refleksja, czy ja mówię o tym innym. Powiedziałem wam wcześniej, że jestem bardziej pesymistą niż optymistą. Możecie się ze mną nie zgodzić, ale ja uważam, że nasz Kościół pod tym względem nie spełnia swojej misji, bo my nie głosimy o przyjściu Jezusa tak, jak powinniśmy albo tak, jak możemy mówić. I teraz tak, jeżeli tego nie robimy, my osobiście, każdy niech sobie zada pytanie sam, w swoim osobistym życiu, ile razy zdarza się nam powiedzieć komukolwiek o przyjściu Jezusa? Ja wiem, że to jest trudne, bo jak zaczniecie rozmowę z ludźmi, wspomnijcie tylko imię Jezus, to co jest? Albo cisza, albo zmiana tematu, prawda? Ludzie nie chcą na ten temat rozmawiać, ale my i tak musimy im to ogłosić, prawda? A więc tak, jeżeli nie ja, to kto? Pastorzy? Większość pastorów jest w jakim wieku? Emerytalnym, prawda? Ewangelistów jest jak na lekarstwo, kolporterzy wyginęli śmiercią naturalną. Więc powiedzcie mi, kto ma ogłosić światu poselstwo o powtórnym przyjściu? Macie jakiś pomysł? Tak? Tylko pamiętajcie, że o kamienie to nie tylko chodzi o kamienie, które leżą na drodze, bo kiedyś pogan nazywano kamieniami, bo uważali, że mieli kamienne serca. I w tym kontekście, że jeżeli nie my, to poganie. Tylko wiesz, w kraju tutaj u nas byłoby ciężko, bo nie ma pogan. Chociaż no, możemy różnie do tego podchodzić. Kto nam zostaje, moi drodzy, do głoszenia Ewangelii? Widzicie? I pamiętam, jeden pastor powiedział takie słowa, które zapamiętałem sobie do dzisiaj. Jeżeli czekam na przyjście Jezusa, a nie mówię o tym innym, to jest to przejaw egoizmu i samolubstwa. Bo to jest na tej zasadzie. Ja wiem, co się będzie działo, a wy się martwcie. Pomyślcie o tym, moi drodzy. Mało tego, teraz co głosimy? Jakie poselstwo powinniśmy głosić w dniach ostatnich? Jak się ono nazywa? Trójanielskie. Co mówi pierwszy anioł? Bójcie się Boga i oddajcie Mu chwałę. Drugi anioł co mówi? Upadł Babilon. A trzeci anioł co mówi? Jeśli się pokłoni ktoś bestii, prawda? Czy wasi sąsiedzi wiedzą, co to jest w ogóle Babilon i bestia? Jeżeli nie, no to jak oni będą mieli wybrać? Jak oni będą mieli wybrać, kiedy przyjdzie taki czas? Jeszcze tego czasu nie ma, ale jak przyjdzie? Tak więc zobaczcie, my czasami posługujemy się pewnymi takimi, nie chcę tego nazwać sloganem, ale takimi pewnymi sformułowaniami. Musimy to, my tamto i tak dalej. Ale jak się tak na tym zastanowić, to nie do końca to wszystko jest tak, jak sobie to myślimy. Ja też zazwyczaj, jak myślałem o przyjściu Jezusa, że ktoś to ma ogłosić, no ktoś to ma ogłosić, no jakoś się dowie, prawda? Ludzie się mają dowiedzieć. Ale moi drodzy, czasami brakuje tej świadomości, no ja po to tu jestem w tym kościele, żeby również ode mnie się dowiedzieli, prawda? Jak adwentyści, jak myślicie, jak ludzie, wasi sąsiedzi was określają, że adwentyści to ludzie, którzy co? Przede wszystkim. Sobotę święcą, co jeszcze? Wieprzowiny nie jedzą? Co jeszcze? Nie piją, nie palą. Tu pomijam kawę, bo kawa ma się dobrze, jak słyszałem. Moi drodzy, ale czy spotkaliście się z takim określeniem, że ktoś powiedział, że adwentyści to ludzie, którzy kochają Chrystusa? Albo adwentyści to ludzie, którzy idą za Chrystusem, dokądkolwiek idzie?
Byłoby fajnie. I to jest nasza porażka, moi drodzy. Zauważcie, że ludzie postrzegają nas, czy określają nas, że coś robimy albo czegoś nie robimy. Tak jakby zbawienie zależało od robienia czegoś albo od nierobienia czegoś. A najlepszym dla nas, wydaje mi się, jak się nazywa, komplementem byłoby to, gdyby nas określano właśnie w taki sposób, że adwentyści to ludzie, którzy kochają Jezusa. Może kogoś z was tak określają, czy nie. Ale moi drodzy, żeby tak po prostu nie... Albo inaczej jeszcze może. Jeszcze takie jedno pytanie. Też takie, no, nie chcę powiedzieć slogan. Kochacie Jezusa? Ile razy zdarza się wam mówić w swoim własnym gronie o Jezusie? Ja już nie mówię o znajomych. W swoim własnym gronie. My tego tematu nie poruszamy. My wychodzimy z założenia, że kochamy Jezusa. Ale moi drodzy, tutaj ktoś na lekcji wspomniał, siostra, jak się człowiek zakocha, to co? To inni o tym wiedzą, że on kogoś kocha, prawda? Jak kobieta ma urodzić swoje pierwsze dziecko, to cały świat się wokół tego kręci. Jak facet se ma kupić sportowy samochód, to wiecie, aż wszyscy też o tym wiedzą. Kocham Jezusa. No, kocham, no moja sprawa, no. No kocham. Ale moi drodzy, żeby tak minorowo nie kończyć, to chcę powiedzieć tak. W uczniach, mimo że zawiedli, w pewnym momencie zawiedli na całej linii, ale nastąpiła zmiana. Co wpłynęło na tą zmianę? Otwórzcie Ewangelię Łukasza, 24 rozdział i tam, oczywiście tu można by dużo mówić, ale ja tylko tak wyrywkowo, bo już czas też właściwie się skończył. 24 rozdział Ewangelii Łukasza i tam 27 werset. To jest oczywiście sytuacja, kiedy dwóch do Emaus uczniów idzie. I począwszy od Mojżesza, poprzez wszystkich proroków, wykładał im, co o nim było napisane we wszystkich pismach. Potem, jak obrócicie dalej jedną kartkę, w Dziejach Apostolskich, pierwszy rozdział, trzeci werset. Nie, przepraszam, to nie kartki, tylko jedną Ewangelię. Dzieje Apostolskie, pierwszy rozdział i tam werset trzeci. Im też po swojej męce objawił się jako żyjący i dał liczne tego dowody, ukazując się im przez 40 dni i mówiąc o Królestwie Bożym. I potem oczywiście miała miejsce Pięćdziesiątnica, gdzie został wylany Duch Święty, a Jezus powiedział, że Duch Święty również między innymi co miał zrobić? Przypomnieć wszystko to, co mówił Jezus, prawda? I zobaczcie, Jezus po swoim zmartwychwstaniu wykorzystał jeszcze te 40 dni. Oczywiście on nie był z nimi każdego dnia z uczniami, bo sprawozdanie mówią, że czasami były przerwy, ale jest też powiedziane, że mówił im, wykładał pisma od Mojżesza, prawda? Wszystko było o nim napisane i również mówił im o wielu rzeczach, których oni nie rozumieli. I zobaczcie, że kiedy później w Dziejach Apostolskich Piotr wygłasza swoje kazania, to on już genialnie wręcz odpowiednie teksty ze Starego Testamentu wie, jak ma zastosować w nowych, prawda, w tych nowych czasach, które zaistniały. To jest właśnie między innymi wynik tego, co Jezus im również mówił. Ale moi drodzy, co będzie miało wpływ na nas? Nie wiem. Nie wiem, co do każdego z was, do mnie musi dotrzeć, żebyśmy się wreszcie obudzili. Wiem, że jest czasami takie mylne oczekiwanie na późny deszcz i niestety jest takie chyba myślenie, o, nic nie robię, siedzę, nagle przyjdzie deszcz, to ruszę, prawda, z kopyta do przodu. Tak nie będzie, moi drodzy. Duch Święty zostanie tylko wylany na tych, którzy będą chętni działać właśnie w duchu, no, poprzez Ducha Świętego. I moi drodzy, na zakończenie tego rozważania chciałbym wam coś pokazać. Ja mógłbym wam to powiedzieć, ale jakbym wam powiedział, to jakbyście wyszli, to już byście o tym zapomnieli. Dlatego chcę wam coś pokazać, bo może do obiadu zapamiętacie. Potrzebuję 6 ochotników. Chodźcie tu, małżeństwo, Władek z żoną, kto jeszcze może? Może Artur z żoną, chodźcie tu na chwilę. Potrzebuję 6, chodźcie tutaj, żeby kamera was uchwyciła. Nie wiem, jaki jest zasięg. Moi drodzy, kiedy otworzycie... stańcie sobie tak ten... Kiedy otworzycie ten Apokalipsę Jana w pierwszym rozdziale, tam jest taki werset, który ktoś tak ładnie nazwał takim łańcuchem poleceń. Objawienie Jezusa Chrystusa, które dał mu Bóg, aby ukazać sługom swoim, co ma się stać wkrótce, to też wyjawił on za pośrednictwem zesłanego anioła swojemu słudze, swemu Janowi, prawda? I tam mamy taki łańcuch poleceń. Mamy Boga, mamy Jezusa, mamy anioła, mamy Jana, mamy sług i mamy innych ludzi. Więc ty będziesz Bogiem, prawda? Ty będziesz Jezusem, ty będziesz aniołem, ty będziesz Janem, chociaż się inaczej nazywasz, ty będziesz sługami, czyli nami i inni ludzie. Tak szły polecenia. Od Boga przez Jezusa do anioła Jana, do sług i do innych ludzi. Moi drodzy, który mówi się, że łańcuch jest tak silny jak jego co? Najsłabsze ogniwo. Które ogniwo jest najsłabsze w tym łańcuchu? Które ogniwo jest najsłabsze?
Nie, do innych ludzi mamy dotrzeć. My, moi drodzy. Zgodzicie? Zgodzicie się, że my jesteśmy najsłabszym ogniwem? To nie jest aluzja do ciebie, Artur. Rozdzieliłem losowo. Dlatego chciałem wam to pokazać, żebyście pamiętali o tym i zadawali sobie pytanie, czy ja, jako adwentysta Dnia Siódmego w zborze w Wiśle, akurat tutaj, jak to mówimy, spełniam tą misję, do której Bóg mnie powołał. Oby odpowiedź, jak najwięcej odpowiedzi było twierdzących, moi drodzy, ale chcę was zostawić właśnie z taką myślą. Módlmy się, moi drodzy, i prośmy Boga o to, żeby pomógł nam wykonać tą misję, do której nas powołał. Amen.